Siema, z tej strony Paweł z kanału IT Passion, a dzisiaj ze mną jest... Kinga, siemanko widzowie. A dzisiaj przetestujemy Laser Balls od Argento. Jest to funkę. Mamy tutaj 6 sztuk, nek na opakowanie, 7,2 grama. Podobno są wielkim hitem. Zobaczymy jak strzelają. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. A więc lecimy. Słuchajcie, jest już wiosna i zakwitły pierwsze przebiśniegi. A tymczasem otwieramy paczuszkę Laser Ballsów. No i zobaczymy pierwszą sztukę. Otwieramy fajne foliowe opakowanko. No i pierwsza z nich prezentuje się dokładnie w ten oto sposób. Coś takiego, kategoria, jak widzicie, F2, taki lącik, cienki papierowy korpus i dziurka. Pierwszą sztukę odpalimy na takiej płytce, żeby na pewno wyleciała. Drugą sztukę spróbujemy w trawie, a trzecią spróbujemy rzucić. No i zobaczymy, czy wszystkie wylecą w powietrze i jak to będzie wyglądało. Zobaczymy perspektywę z telefonu oraz z kamery. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. A więc odpalamy. Odsuwamy się na bezpieczną odległość. Hop, hop, hop. Fajne. Fajne, mega fajne. Niezłe, nie? Fajne, naprawdę bardzo fajne. Bierzemy jeszcze drugą sztukę. No. A... Kolejną sztukę odpalimy na ziemi i zobaczymy, czy z ziemi również odpali. Git. Również się odsuwamy. Dwa kroki, trzy. O, także widać, że niestety nie. A wielka, wielka szkoda. Kolejną sztukę rzucę i zobaczymy, czy z rzutu również wyleci w powietrze. Także hop. I daj aparat. Także niestety wielka szkoda. Fajny pirobajer, ale niestety musi być odpalany w jakimś miejscu typu na chodniku, betonie i tak dalej. A więc niestety dwie sztuki zostały zmarnowane. Dlatego teraz bezpośrednio jeszcze raz odpalimy z płytki. Do tego nagram slow-mo i zobaczymy jak to wszystko wypadnie. Pierwszy, który odpalił, wyszedł bardzo ciekawie i zobaczymy, jak odpali kolejne. No to lecimy dalej. A więc ryzykujemy telefon z bliska i nagrywamy slow-mo. Dwie perspektywy. Zaczynamy. Mam nadzieję, że wszystko fajnie odpali. Świetnie. Ale będzie ujęcie. No, zobaczmy. Lecimy z jeszcze jednym? Myślę, że można. Są jeszcze dwa. Chcesz odpalić? Bierz. Nie wiem. Spróbuj. Myślę, że fajna zabawka. Z chęcią porzucałbym tym pirobajerem, ale niestety nie mam żadnego betonu, tylko jak widzicie trawa. Dlatego let Kinga, odpalaj. I jeszcze jedna sztuka. No, git. Odsuwamy się. Nie. No, bardzo przyjemnie. No i cóż, lecimy na podsumowanie. Powiem wam, szkoda, że nie mam żadnego betonu przy sobie. Żałuję, ale ogólnie ten pirobajer jest naprawdę bardzo fajny. I nie dziwię się, że jest on już hitem sprzedażowym 2021 roku. Nie wiem, czy mówiłem wcześniej. Jest to rok produkcji 2019, certyfikat. Mam nadzieję, że taki szybki teścik wam się podobał. Niestety bateria mi się rozładowała i nie pamiętam na czym zakończyłem podsumowanie. Mimo wszystko uważam, że ten pirobajer jest naprawdę bardzo fajny i za cenę jaką można go kupić, czyli te okolice 6 zł jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ja od siebie polecam. Niestety nie mogłem skorzystać jakby z pełni jego funkcjonalności, aby rzucać, no i żeby tak fajnie leciało pionowo do góry. Mimo wszystko, cóż, mimo to uważam, że przyjemność odpalania tego pirobajeru jest naprawdę bardzo duża, dlatego opłaca się je kupić. Piszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, a jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie hashtag LaserBalls w ten oto sposób. Ciach, okej? No i cóż, bez zbędnego przedłużania dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Piszcie także w komentarzach, co chcecie w następnych materiałach na kanale. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.